największe ataki są nanoszone na stolicę Ukrainy, czyli w obręb Kijowa i obwodu kijowskiego, ale także Charków. No oczywiście nie licząc też południa Ukrainy, ale tam to są nieco inne typy ataków, jeżeli mówimy o bliskim, tak naprawdę o linii frontu. Jeżeli chodzi o Odesę, to one są bardzo podobne i tak samo są nanoszone te ataki manewrującymi pociskami rakietowymi. Niestety to już jest któraś doba pod rząd, która nie pozwala nam na całej Ukrainie zmrużyć oka, a to dlatego, że Rosjanie wykorzystują do tego zarówno lotnictwo strategiczne, na przykład Tu-95, takie potężne bombowce, ale także MiG-31K, które mogą przynosić kinżały. Między innymi przez ostatnie dni właśnie te kombinowane saturacyjne ataki na teren Ukrainy, te połączone, bo Rosja wykorzystuje całą nomenklaturę praktycznie uzbrojenia. To są zarówno drony, czyli ta amunicja krążąca irańskiej produkcji, jak i rakiety balistyczne, hipersoniczne, takie jak Kinżał, manewrujące pociski rakietowe, więc zagrożony jest teren całej Ukrainy. Niemniej jednak dzisiaj, a tak naprawdę tej nocy i nad ranem, to przede wszystkim Charków i Kijów. Jak się kontaktowałem z moim kolegą, naszym zresztą redakcyjnym kolegą, korespondentem Radia Wnet z Kijowa, z Dmytrem Antoniukiem, od wczesnych godzin rannych z nim się kontaktowałem. On praktycznie całą noc spędził w ukryciu, a później jak się wyszedł na miasto, żeby zobaczyć skutki. Na dany moment są odtworzone dostawy energii elektrycznej, wody. No niestety, nadal są odgruzowywane pewne zawały, nadal czuć spaleniznę w powietrzu, już nie ma tak gęstych kłębów czarnego dymu, niemniej jednak nadal w niektórych dzielnicach Kijowa czuć ten smród. Sytuacja jest opanowana jak najbardziej, przynajmniej pod tym względem oczywiście, biorąc pod uwagę, że dzisiaj obrona przeciwlotnicza Kijowa strąciła 10 kinżałów według generała Załużnego. Czyli to jest naprawdę niesamowity sukces, jeżeli chodzi o ten atak, bo to jest, jeżeli się nie mylę, dzisiaj w tym ataku kombinowanym było zaangażowane coś około 35 szachedów, około 60 pocisków manewrujących i właśnie 10 kinżałów, czyli pocisków hipersonicznych, które dotychczas były uważane za pociski, które... No nie da się strącić, no ale już wcześniej widzieliśmy, że przede wszystkim patrioty są w stanie właśnie zarazić na działania tego typu broni rosyjskiej, no ale uwzględniając to, że nawet po zestrzeleniu te odłamki czynią niesamowite spustoszenie, to sytuacja jest tragiczna, niemniej jednak można sobie wyobrazić, jakby wyglądała sytuacja, jeżeli by te wszystkie pociski dotarły do celu. Dzisiejszej nocy teren zachodniej Ukrainy nie był poddawany atakom, zarówno dronami, jak i rakietami. Czyli można uznać, że było spokojnie, pomijając alarm przeciwlotniczy, czyli tak czy siak spędziłem tę noc pomiędzy dwoma ścianami, czyli nocowaliśmy z żoną w korytarzu, żeby przynajmniej minimalnie zabezpieczyć własne bezpieczeństwo. Tym razem na szczęście, dzięki Bogu, nie doszło do żadnych ataków tutaj na terenie zachodniej Ukrainy. No ale taki atak był chociażby wczoraj, między innymi na Dublany. To jest miejscowość pod Lwowem. Dokładnie Rosjanie zaatakowali szkołę rolną, to znaczy akademię rolną, która jeszcze za czasów Imperium Austro-Węgierskiego zaczęła działalność na terenie ziemi lwowskiej, a także zaatakowano Białogorszczę. Białogorszcze to już jest część miasta Lwowa, bo jeżeli się nie mylę, ona jest włączona administracyjnie do Lwowa, czyli to są przedmieścia Lwowa. Tam dla odmiany Rosjanie zaatakowali Muzeum Romana Szuchewycza, doszczętnie go niszcząc. I tutaj można mieć różny stosunek do Romana Szuchewycza. No tutaj, ale ja uważam, że jednak atak na miasto jest atakiem karygodnym. I nawet jeżeli ktoś
Ma negatywne nastawienie do Romana Szuchywycza, czemu się nie dziwi, to dosyć kontrowersyjna postać, łagodnie mówiąc postać historyczna, dosyć kontrowersyjna. To niemniej jednak to muzeum jest w obrębie zabudowań, tam jest bardzo dużo domków jednorodzinnych, tam mieszkają ludzie. Tam mieszka chociażby moja ciocia, która jak najbardziej jest z ojca matki Polką, więc pomimo tego celu, to uważam to za atak, zresztą jak kolejny atak nieludzki, o, że tak to określę.